Stara Zagora jest jednym z najstarszych miast Bułgarii. Została założona przez Traków pod nazwą Beroe w V wieku przed naszą erą. Odwiedzamy regionalne muzeum historyczne, gdzie zgromadzono zbiory z okresu starożytnego Rzymu. Podobnie jak w wielu innych muzeach, w środku nie wolno filmować. Niedaleko muzeum znajdują się fragmenty ruin rzymskiego miasta, które nosiło nazwę Augusta Trajana na cześć cesarza Trajana. Są tu pozostałości amfiteatru, na którego odrestaurowanej scenie latem odbywają się spektakle teatralne i operowe. Wyjeżdżamy ze Starej Zagory na nocleg w Kazanłyku. Rankiem jedziemy do miejscowości Szybka, by zwiedzić cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Pańskiego. Cerkiew ta jest pomnikiem przyjaźni rosyjsko-bułgarskiej i upamiętnia udział Rosjan i bułgarskich ochotników w bitwach z wojskami osmańskimi na przełęczy Szybka w 1877 i 78 roku. Pieniądze na jej budowę pochodziły ze składek wiernych prawosławnych Rosji i Bułgarii. Świątynię budowano 17 lat od 1885 do 1902 roku. Trzypoziomowy złocony ikonostas. Aż do 2005 roku cerkiew była własnością rosyjskiego kościoła prawosławnego i dopiero wówczas została przekazana bułgarskiemu kościołowi prawosławnemu. Prochy poległych złożono w 17 kamiennych sarkofagach w krypcie kościoła, a na 34 marmurowych płytach wypisano nazwy jednostek wojskowych, które walczyły na przełęczy oraz wybrane nazwiska poległych żołnierzy rosyjskich i ochotników bułgarskich. Budynek jest wzorowany na architekturze staroruskiej i na cerkwiach Złotego Pierścienia Rosji. Cerkiew wieńczy 5 złoconych kopuł z krzyżami, największa w centrum dachu i 4 mniejsze w narożnikach.